Nie, po prostu. Siemanko, jestem Blow! Witam was w trzech wkurzających gierkach. Dokładnie tak, prosiłem was o 50 tysięcy łapek w górę. Daliście 50 tysięcy łapek w górę. Bardzo, bardzo szybko. Więc nagrywamy trzy wkurzające gierki. Teraz podbijam stawkę, jeżeli tu będzie 60 tysięcy łapek w górę. Zobaczymy, czy nam się to uda. To wtedy ciśniemy z kolejnymi kompilacjami. Także do dzieła, a ja zaczynam grać. I tak ja żyję. Tak, żyję i chciałbym wyjaśnić źródło swojej nieobecności na YouTube. Ponieważ nie było mnie chyba 2 tygodnie, a było spowodowane to tym, że przeprowadzam się, dokładnie tak, zmieniam miejsce zamieszkania na Warszawę. I dlatego też pojechałem na 2 tygodnie do Warszawy szukać mieszkania. I było to naprawdę, naprawdę cholernie ciężkie, ale z pomocą moich rodziców, za co im bardzo, bardzo dziękuję, udało mi się znaleźć mieszkanie, ale już miałem takiego doła, że nie uda mi się znaleźć tego mieszkania i wrócę tak naprawdę z niczym. Ale udało mi się, więc przepraszam za tą 2-tygodniową przerwę. Co znaczy, byłem cały czas dostępny na Snapchacie, na Facebooku i na Instagramie. Ale jednak głupio mi, ponieważ zostawiłem was tak naprawdę tutaj na YouTubie bez słowa wyjaśnienia, więc tłumaczę: przeprowadzka. Także tak, możecie napisać taki komentarz: Blow, ty zły, nienagrywający człowieku. Enter. Albo nie róbcie tego, będzie mi smutno. Chyba nie chcecie, żeby mi było smutno, nie? Dobra, w co ja wierzę, i tak to napiszecie. A drugą sprawą, którą zajmowałem się w Warszawie, jest Stars for Fans. Jeżeli nie wiecie, co to jest to event, który będzie już za tydzień w weekend w Poznaniu, 17-18 października. Mam nadzieję, że wy również będziecie. I będzie też naprawdę mnóstwo youtuberów. Będzie między innymi Rezi, ja, Multistu, Isamu, Royo, Aigo. Dobra, nie wymienię wszystkich, bo jest naprawdę ich mnóstwo, ale możecie sobie wejść w link w opisie, zobaczyć, kto konkretnie będzie na evencie. I tutaj też dla was taki konkursik. Możecie kliknąć tutaj, tutaj chyba. Chyba tu. Wyskoczy wam event. Kto dołączy, to po evencie osoby, które dołączyły do eventu, dostaną fajny gift ode mnie. To znaczy jedna osoba. Także powodzenia, mam nadzieję, że wam się uda. Ale no, fajna nagroda. Także good luck. I to tyle z tych informacji, bardzo, bardzo was przepraszam, ale musiałem powiedzieć, dlaczego mnie nie było, bo było mi naprawdę głupio. A poza tym chciałem was poinformować o tych Stars for Fans. I też od razu mówię, że Stars for Fans jest przy PGA, czyli tak naprawdę macie dwa targi? Będziecie na dwóch wydarzeniach, dokładnie tak, ponieważ kupując bilet na Stars for Fans, możecie wejść sobie na luzie na PGA, czyli... dwa naraz, zajebiście. Ale okej, okay, koniec z tym i zaczynajmy już grę. Pierwszą gierką, w jaką sobie zagramy, to jest Geometry Dash. Z tego co widziałem, to nagrywał to między innymi Multi. I... tylko Multiego pamiętam. Ale dobra, o co chodzi w gierce, jeżeli nie wiecie? Gierka jest naprawdę banalnie prosta. Polega na tym, że po prostu sobie skaczemy. W gierkę grałem stosunkowo dawno temu na telefonie, ale na komputerze tylko raz przed chwilą. Więc zagrajmy sobie, tutaj mamy różne poziomy i chyba te uśmieszki pokazują nam poziom trudności. I oczywiście damy sobie... ej, najtrudniejszy, który jest najtrudniejszy? Dobra, jestem prosem w tą grę, mam nadzieję. Także weźmy sobie to, Geometrical Dominator. Okej, okay. Mam nadzieję, że mi się uda to wygrać. Poczekajcie, bo nie mam dźwięku, słuchawki. Kto ma problem z zaplątanymi słuchawkami, łapka w górę. I teraz pierdyliard łapek w górę pewnie. Ale to jest tak irytujące. Okej, okay, mam, mogę grać. Dobra, nareszcie mogę grać, mogę sterować klawiaturą. I... o Jezu, jakie to proste. Mogę grać klawiaturą, jak również myszką mogę sterować. Może na razie klawiaturą. Gierka wydaje się naprawdę bardzo przyjemna. Jezus. Okej, okay, spokojnie, trzeba... w ogóle... może zróbmy tak, że co zginięcie będę uderzał mocno w klawiaturę. Nie, nie róbmy tak. Szkoda mojej klawiatury, ale niestety no... może jednak tą... może jednak zaraz zmienię poziom trudności, ponieważ nie jest tak prosty, jak mi się wydawało. Czemu ja w to grałem? Czytam komentarze w stylu: nagraj wkurzającą gierkę, prosimy, a ja... myślę sobie, dobrze, nagram wkurzającą gierkę, skoro prosicie, ja to tak bardzo lubię. Dobra, wiecie co, jest 50. próba. Trzeba się po prostu skupić, bo... ponieważ ja się... dobra, na spokojnie, Karol.
Jep. Okej, jep. Widzicie, tylko się skupiłem. Przepraszam za uderzenie w klawiaturę, jednakże nie ukrywam, że mam klawiaturę za 10 zł, więc aż tak, no, nie ma... Okej, tutaj nie skakać, tutaj skoczę... Jest! Nie pierdzielę to... Padłem na świetny pomysł, a mianowicie zaczniemy sobie od... poziomu pierwszego, który będzie prosty i w ogóle, zacząć będzie prosty. Tak, więc to powinno nam pójść easy peasy. Okej, jak widać, nie ma żadnego z tym problemu. Na górze mamy również pasek progresu całej gry, ile nam jeszcze pozostało do końca. I jak widzicie, idzie mi naprawdę szampańsko, więc nie mogę się doczekać końca tego i zaraz się zestram, jak będę przy końcu i zginę. Muzyka nam gra. Level jest bardzo męski, ponieważ jest różowy. I zaraz będzie to nie jest różowy, to jest czerwony. Okej, mamy nawet jakąś monetę czy tam medal, nie wiem co to było nawet. I sobie schodki, pyk. Tu nie ma checkpointów, naprawdę. Spokojnie. Ale to jest tak irytujące, gdy jesteście już przy końcu i myślicie sobie, jest, skończę to, jep, nie ma. Okej, jeszcze raz. Tutaj naprawdę wystarczy przycisnąć klawisz i już, tam klawisz myszki, przycisk. I wystarczy sobie cisnąć, okej. Ja latam! Jak w Shreku. Jezu, jakie skupienie! Nigdy się tak nie skupiłem. Okej. Dobrze, jest pięknie. Przepraszam, że ja do was nie mówię teraz. Jednakowoż jest to bardzo trudne i... Jeszcze nie? Jezu, jak przegram, to się po prostu zesram. Koniec! Jest! Dobrze. Dlaczego tylko jedna gwiazdka? Dobra, skoro udowodniłem, jak dobry jestem w tą grę, to pora na coś troszeczkę trudniejszego. Może sobie klikniemy jumper. Minka pokazuje mnie, gdy ginę. I dobrze, mam nadzieję, że to będzie... Okej, to jest raczej easy. Muzyczka też jest fantastyczna. To tam się nie skakało z automatu, jak się wbiło w ten punkcik. Fuck, dobra. Zaraz rozwalę tą klawiaturę. A co do ceny mojej klawiatury, to ona kosztowała 10 zł, ale 5 lat temu, więc ja kurczę, naprawdę zastanawiam się, ile ona może teraz kosztować. Ona jest bezcenna. Te gry są słabe, ponieważ tutaj trzeba się 100% to skupić. No kuźwa mać! Dobra, wiecie co, jednak wrócimy do tego. No to jednak też nie było takie trudne, łatwe. Okej. Nie no, to będzie easy. Tak mi się wydaje. A, trzeba to mijać! Super! Wiecie co, koniec, bo ja się skupiam kurczę na patrzeniu na kamerę, coś tam za... Miałeś się skupić na grze, dokładnie. Nie, zróbmy to, przynajmniej dwa levele, to będzie już progres i... Dobra. To trzeba mijać, chcieliście mnie strollować, a to ja was strollowałem. Albo ja zostałem strollowany. Raz, dwa, trzy, cztery, nie, po co liczę, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć,
chyba chciałem się pochwalić, jak ładnie potrafię liczyć do 10, niestety się nie udało, ponieważ 10 skoków aż nie zrobiłem, bo jestem za słaby na tą grę. Nie, dobra, spoko. Tutaj sobie poomijam. Chyba po co ja skoczyłem? A nie, podskoczyłem i wygrałem. Nie, jednak nie wygrałem! Boże, czemu ja skaczę tak po prostu instynktownie? Nie wiem, czy tak daleko byłem, ale podoba mi się tu. Bardzo mi się podoba. I teraz jestem samolotem. Jezu, jakie to jest easy. To jest takie easy, że nie wierzę. To jest po prostu za proste. Jak to wygram, to po prostu... Jak mi serce bije, Boże. Teraz nic nie popsuć. Nice. Nie wiem, co ja mam z tą klawiaturą, sorry, poważnie. Dobra, ale no dobra, no może taki przynajmniej zrobimy, już na koniec. Muza zajebista. Lecimy. YouTube 2015. Lecimy. I teraz wszyscy łapy w górę, w górę, w górę, w górę, w górę. Dobra, czekajcie. Jest dobrze. Kurwa, czemu ja tam nie klikłem? Czemu nie klikłem? Nie, ale powinienem kliknąć po prostu, a oczywiście nie, no, po co? Okej. Po prostu ja się mylę, ponieważ te na ziemi, to one same nas wybijają, a tutaj musimy kliknąć, jak jesteśmy. Widzicie? O, a tutaj nas wybije samemu. Ja nie wiem, jak ten medal wziąć, aha, chyba dwa razy trzeba po prostu zrobić to. A zresztą napiszcie mi w komentarzu, bo pewnie graliście w to. Kurde. W ogóle mam pomysł, jeżeli chcecie tą gierkę, bo ta gierka jest dosyć tania, to możecie dać tutaj łapkę w górę i komentarz. I z komentarzy później wylosuję kilka tych gierek i wam roześlę. Jeśli ktoś nie ma oczywiście, to polecam. Taki easy konkurs. Musicie być moimi subskrybentami, ale to już robicie, więc nawet nie wspominam. Dobra, pewnie tego nie robicie. Okej. Ziomeczki, przejdźmy może do następnej gry, ponieważ ta jest dla mnie zbyt irytująca. Ale wytrzymam bez rozwalania klawiatury. A kolejną gierką, w którą zagramy, jest World Hardest Game 6. Dokładnie tak, gierka, w którą już grałem wcześniej, to znaczy grałem w World Hardest Game wcześniej, ale w tą szóstkę jeszcze nie grałem. Gierka polecona przez was i zobaczymy, czy rzeczywiście jest wkurzająca. Pierwsze, co zrzuca nam się w oczy, a raczej w uszy, to... muzyczka, która nie jest moim zdaniem jest super, ale dobrze. I... o coś w tej gierce. A, chodzi o to, że sterujemy po prostu kul... O Jezu, jaka ta gra jest ciężka, Jezus Maria, ja wiem, jak ona powstała, oni pewnie... Weźmy, strolujmy ludzi i stwórzmy najtrudniejszą grę świata, która jest najłatwiejsza. I czy naprawdę ta gra jest taka prosta? Okej.
Okej, okay, dobra. Wow, zginąłem raz. Chyba jeden jedyny raz, który tutaj zginąłem. Super. Ja naprawdę nie wiem, co wy mi polecacie. No, prosiłem was o wkurzające gierki i... poleciliście mi... to coś. Dziękuję. Wow, jakie te levele są trudne i w ogóle zróżnicowane. Ta grafika, ta muzyka. Wow. Wow. Ta gra taka cię... Okay. No kuźwa! Czemu to... ja nawet nie... nie jestem... no! Okej, może ta gra jest troszkę ciężka. Troszkę! Ale to jest... gówno gra, ponieważ ja nawet do tego... do tego kółka nie... nie podbijam? A i tak mnie kasuje, no bo... pole rażenie, to, rażenia to ma zajebiście duże. Spierdzielać! Widzicie? No kuźde! Jest, 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 jest! Nice. Okej, okay, tutaj powinno być prosto! Ale nie jest. Nice. Wypierdzielajcie! Ja pierdzielę. Odsuń się ode mnie. Nice. Okej, cofam wszystko, ta gra jest naprawdę, naprawdę trudna. Chyba, że się gra to taktycznie, to wtedy może i jest prosto. No jak ja mam tam przyjść, jak tam jest... ile? Sześć kółeczek, no. Okej, okay, jesteśmy coraz bliżej. To jest najważniejsze. Wow! Udało mi się! Nice! 15 level. Nawet nie podejdę już. Bip! Bip! Kurwa no. Jeszcze raz to pidajcie. Tak bym rzucił. Ale dobrze, nie rzucę. Po prostu wyłączę tą grę. I teraz zagram sobie w ostatnią gierkę, do której zagrania zachęcił mnie, a raczej wyzwał mnie Karolek i... to będzie słabe. A będzie Unfresh Crash Bandicoot. Dobrze przeczytałem? Jeśli nie, to przepraszam, ale zagramy sobie w to, ponieważ mnie wyzwał i zobaczymy, co to konkretnie jest za gierka. Już się boję, Karolku. Dziękuję za wyzwanie. Dziękuję. A tak poważnie, to zapamiętam to sobie. Okej, pierwsze z nas wita to piękne menu. Dobra, to nie jest piękne menu, ale mamy do wyboru aż dwa języki, angielski i hiszpański. I wybiorę oczywiście... oczywiście hiszpański. Dobra, no i gramy. Tu nie ma żadnej muzyki, nie wiem, pewnie jest, ale ja nie mam. Jep, jep, jep. Okej, teraz jest muzyczka, jest jeszcze lepiej, ponieważ... nie, ta muzyka aż tak... taką agresję we mnie wzbudza. Łop! Super, super, super. Jak Karolek skakał tak, że był tam przy końcu tej platformy? Nie wiem, no poważnie, no to może jakieś są... O! Było, ale nie wiem, jak to zrobiłem, cholera. Nie mam pojęcia, ale tutaj... jak tam dalej przeskoczyć? Panie i panowie, powiedzcie mi! Jak Karolek tak daleko tam skakał? Tam się nie da doskoczyć. W jaki, poważnie, w jaki sposób tam doskoczyć? Dobrze i... leć, leć! Czy nie, no tutaj jest... no tutaj chyba tylko wsad i kurczę... o! Usiebo! Zajebiście! Nie, ale steruje się chyba wsadem. Myszką się kieruje kamerą. No i spacją się skacze, tak? Chyba nie ma tutaj żadnych sprintów, nie sprintów.
No może nie wiem, no coś nie ogarnąłem, no. Okejo, okejo, okejo. Po prostu nie, no kuźwa jeszcze. Dobrze, dobrze. Nie, po prostu. Dobre ziomeczki, to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo, bardzo dziękuję wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Było ciężko, ale jeżeli chcecie więcej, to dajcie łapki w górę, to coś nagramy. I tyle, tak, widzimy się na Stars for Fans. Nie mogę się doczekać spotkania z youtuberami, ale przede wszystkim z wami. I będzie zajebiście, naprawdę. Nie mogę się doczekać, aż was poznam. I tyle, tak. Aha, jeszcze z informacji, bo jeszcze nie powiedziałam. Jeżeli chcecie kupić sobie jakąś koszulkę i będziecie na evencie, to właśnie będzie mój sklepik też na evencie. Więc zapraszam, będzie można coś kupić ode mnie. Tak. No, więc tyle. Dzięki wielkie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i YOLO! Puu!